Cały zespół z Białorusi. Prosimy, zespół z Białorusi. Ludzi świeckich. Tutaj odbywają się różne kursy, konferencje, koncerty, aktywizowana jest młodzież, także w czasie nadchodzących ferii. Działa wspólnota kościoła domowego, w sposób autentyczny działa rada parafialna i co równie ważne, organizowane są tak zwane wysłuchania duszpasterskie, czyli duszpasterze zapraszają parafian do rozmów o parafii. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj bardzo mało się rozmawia w ogóle ze sobą, mało się także rozmawia w parafiach. Tutaj się rozmawia, tutaj toczy się dialog, może dlatego łatwiej także tutaj o dialog ekumeniczny. Ale co ważne, również w pierwszy piątek miesiąca zawsze parafianie są zapraszani na wielbienie Pana. W pierwszy piątek, a dzisiaj trzeci piątek, i ekumeniczne uwielbienie. To parafialne uwielbienie może trochę różni się naturalnie, bo ono jest sprofilowane wyznaniowo. Natomiast w tym ekumenicznym szukamy tego, co wspólne, tego, co łączy wszystkich chrześcijan, aby jak najlepiej, jak najdoskonalej uwielbić Pana myślą, słowem, modlitwą, śpiewem, po prostu wszystkimi talentami, jakie mamy, i aby za pomocą gestów wyrazić jakąś wspólnotę, tak jak dzisiaj poprzez przyniesioną Biblię. Dlatego witam wszystkich parafian, wszystkich aktywności, witam wszystkich księży pracujących w tej parafii na czele z księdzem proboszczem Jarosławem Staszewskim. Witam serdecznie. Witam wszystkie osoby przybyłe spoza parafii, nawet z tych odległych, wszystkich chrześcijan
z różnych kościołów, z różnych wyznań, obrządków, z różnych części chrześcijaństwa, także tych, którzy dopiero szukają drogi do Pana, tych, którzy może funkcjonują gdzieś na obrzeżach chrześcijaństwa, przyszli, aby po prostu z nami pomodlić się pod imieniem Jezus. Chciałem powitać przedstawicieli Poznańskiej Rady Ekumenicznej, która dzisiaj jest tutaj z nami, bo właśnie jesteśmy w tygodniu modlitwy o jedność, dzisiaj dzień drugi. Jest z nami współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej ze strony katolickiej, ksiądz Tomasz Siuda. Witam serdecznie. Ksiądz Tomasz jest jednocześnie prezesem wydawnictwa Święty Wojciech, w skład którego wchodzi Radio Emaus. Jest rekolekcjonistą także w sąsiednim tutaj Morasku. Prowadzi rekolekcje weekendowe, mówię o tym z przyjemnością, bo sami z żoną mieliśmy okazję w takich rekolekcjach uczestniczyć. Jest z nami proboszcz parafii luterańskiej w Poznaniu, czyli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ksiądz Marcin Kotas. Witamy. Jest z nami przedstawiciel Kościoła Chrześcijan Baptystów, misjonarz Dariusz Jędrzejewski, który dzisiaj podzieli się słowem. No jest taka zasada, że jak spotykamy się w kościele katolickim, to z reguły słowem dzieli się ktoś innego wyznania. I tak będzie również dzisiaj. Kiedy jesteśmy u protestantów, to czasami mówi ksiądz katolicki i tak dalej. Witam również osoby związane z chrześcijańską szkołą imienia Króla Dawida. To jest szkoła, która łączy wszystkie wyznania chrześcijańskie, gdyż mogą uczęszczać do niej wszyscy chrześcijanie. Witam po prostu wszystkich przybyłych. Moi drodzy, nie tak dawno zadawałem sobie pytanie, czy ekumeniczne uwielbienie jest możliwe. Dzisiaj już tego pytania sobie nie zadaję, bo widzę, co się dzieje. Mieliśmy w grudniu piękne uwielbienie w sali ziemi, nazywało się Ogień. To było niesamowite wydarzenie właśnie. Uwielbienie, ewangelizacja, widowisko, może wszystko naraz. Grał wieloosobowy chór Jordan, orkiestra Adama Sztaby, a na widowni i księża, i pastorzy, i wyznawcy różnych wyznań chrześcijańskich, i siostry zakonne, jeden biskup. Ogień, czyli żar Ducha Świętego. Niesamowite wydarzenie. Wcześniej, latem, mieliśmy piękne uwielbienie na wzgórzach w Piekrzu. Było to latem, a więc tak długo wielbiliśmy, aż komary zaczęły gryźć. Była tam obecna pani Kasia, jeszcze ze swoim nienarodzonym wówczas dzieckiem śpiewała. Można powiedzieć, że śpiewały dwie osoby, tylko jedna otwierała usta. Jeszcze wcześniej mieliśmy piękne uwielbienie z kolei w telewizji w okresie wielkanocnym. Nazywało się Uniesienie. Piękne widowisko z niesamowitą prawą muzyczną, z modlitwami, z cytatami biblijnymi, świadectwami osób nawróconych. Po prostu to są piękne dzieła. Także dzisiaj mamy niesamowitą grupę wielbienia złożoną z osób z różnych tradycji chrześcijańskich. Tak się składa, że moja żona ma na imię Monika, a tutaj w zespole są aż trzy Moniki. Nie jest to imię, które występuje często, dlatego tak to podkreślam, chociaż jest piękne. Wszystkie Moniki mają piękne głosy, są wszystkie solistki mają piękne głosy, ale dwie Moniki chciały się z wami w sposób szczególny powitać, tak ekumenicznie i z uśmiechem. To poproszę panią Monikę i panią Monikę, tak, jeśli chodzi o powitanie osób skrajnych w rzędzie. Będzie to o tyle symboliczne, że jedna pani Monika reprezentuje wspólnotę katolicką, a druga wspólnotę protestancką. Witajmy się wzajemnie, odpowiedzmy uśmiechem. Moi drodzy, wyobraźcie sobie takie zdarzenie. Oto w jednej parafii katolickiej ksiądz podaje ogłoszenia parafialne, czyli informacje o tym, co będzie się działo w parafii, albo co powinno się odbyć. Bo to było zaproszenie na krąg biblijny, które akurat z braku frekwencji nie odbyło się od razu, ale jest to parafia aktywna. Może było jakieś przesilenie, za dużo spraw.
Co się okazało? Nie przyszli parafianie, ale na drugie spotkanie kręgu biblijnego przyszły osoby z zewnątrz. A byli to protestanci z dwóch sąsiednich wspólnot sąsiadujących z parafią. No i skoro przyszli, to zaczęli rozmowy z proboszczem o tym, co łączy, a także o tym, co dzieli. Zaczęła się wspólna wymiana myśli. I pod wpływem tych protestantów, czyli osób z zewnątrz, na trzecie spotkanie przyszli parafianie. Można powiedzieć, no niesamowity plan Boży, bo mogło wszystko nastąpić klasycznie. A tutaj jednak Pan Bóg, można tak powiedzieć w cudzysłowie, posłużył się protestantami, aby rozkręcić no, jakąś aktywność w parafii katolickiej. No i tak bywa. Plany Boże są niezbadane, czasami nie biegną według naszych myśli. Albo nie wiem, czy pamiętacie, rok temu mówiłem o takim małżeństwie, właściwie rodzinie wielodzietnej. To była katolicka rodzina uczęszczająca na uwielbienia, która zapragnęła takiego kontaktu modlitewnego z rodziną innego wyznania, z rodziną protestancką. No i co się stało? Gdy usłyszałem taką prośbę, znalazłem niejaką panią Natalię, która była pomostem w załatwieniu tej sprawy, w znalezieniu takiej rodziny. Notabene ta pani Natalia jutro będzie brała ślub w kościele zielonoświątkowym, a pani Monika tu obecna będzie również śpiewać na jej ślubie. Także taki jest zbieg okoliczności. I z tą panią Natalię znaleźliśmy rodzinę protestancką, która była chętna współpracować, to znaczy modlić online z tą rodziną katolicką. No i z pozoru, zobaczcie, wszystko grało. Znalazły się dwie rodziny, jest chęć i coś nie wypaliło. Okazało się, że ta duchowa potrzeba przegrała z prozą życia. Po prostu było za dużo obowiązków. Zapominali, że wtorek jest co tydzień, że trzeba się połączyć. I to był może dobry plan, ale skonstruowany tak po ludzku. Okazało się, że Pan Bóg miał dla tej rodziny zupełnie inne plany. Otóż pani Kinga pisze do mnie krótko przed świętami, że całą rodziną przebywa w Finlandii, w Helsinkach, w środowisku wielowyznaniowym. Nie ma problemu, żeby się z kimś pomodlić. I pisze, mamy wielu ekumenicznych przyjaciół. Mamy wielu ekumenicznych przyjaciół, jakie to piękne. Czyli plan Boży był zupełnie inny, zobaczcie. Zupełnie w innym miejscu mieścił tę rodzinę i ich potrzebę modlitwy. W Kościele katolickim istnieją takie grupy nowej ewangelizacji. I właśnie liderzy tych grup spotkali się na Ostrowie Tumskim z biskupem Grzegorzem. Nazwisko, które jest mi szczególnie bliskie, bo nosiła je moja żona, zanim się poznaliśmy, czyli z biskupem Grzegorzem Balcerkiem. I doszło na tym spotkaniu do niecodziennego wydarzenia. To wydarzenie zostało zarejestrowane na zdjęciu. A mianowicie biskup kościoła poprosił tam o błogosławieństwo dla siebie, o błogosławieństwo dla własnej osoby. Na czym polega ten fenomen? Otóż jesteśmy przyzwyczajeni do takiego widoku, że to biskup błogosławi nas, ubrany w szaty liturgiczne, błogosławi nas, błogosławi lud Boży, błogosławi mnie, ciebie. Tymczasem biskup jako członek ludu Bożego odczuł pragnienie, również potrzebę, że powinien on zostać pobłogosławiony. I poprosił o to nie swojego brata w biskupstwie, tylko świeckiego ewangelizatora. Widok ten robi wrażenie, bo to jest zupełnie nowe oblicze Kościoła, jak sędziwy biskup jest błogosławiony przez chłopaka przed 30. Monika, mamy to zdjęcie, jeśli możesz, to pokaż tam w dwóch rzędach. Spójrzcie, bo to jest coś niesamowitego. Księżą też. Wydarzenie to zostało odebrane jako wyraz niesamowitego uniżenia, pokory, nowego odczytywania Ewangelii. I wiecie, co to było kiedyś, ale wczoraj, jeszcze ostatnie, co wam powiem, był w Poznaniu ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, dlatego że wczoraj rozpoczął się tydzień ekumeniczny, ale jednocześnie dość mocnym akordem zakończył się dzień judaizmu. I właśnie w Akademii Lubrańskiego wręczane były nagrody menory za wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski. Te nagrody są przyznawane dostojnikom i chrześcijańskim, i żydowskim. Wczoraj do tego grona dołączył właśnie ksiądz kardynał Ryś. Miałem okazję zamienić z księdzem kardynałem kilka słów. To jakby nie było 170 bodajże głosu na przyszłego papieża. Więc między wywiadami, które udzielał, poinformowałem go, że dzisiaj spotykamy się na ekumenicznym uwielbieniu i czy może przekazać choćby jedno zdanie, takie kluczowe, które mam przekazać wam. I powiedział,
zacytował z kolei kardynała Kurta Kocha. Zdanie, które brzmi: Jezus nie nakazuje jedności, On się o nią modli. Jezus nie nakazuje jedności, On się o nią modli. Dobrze, że nie powiedział trzech zdań, bo jedno to jeszcze zapamiętałem, ale myślałem o nim, o tym zdaniu całą drogę, kiedy wracałem. Tak sobie pomyślałem, cóż my możemy zrobić. Jesteśmy po prostu zachęceni do modlitwy. Moniko, przypomnijmy sobie może tą modlitwę, jakże piękną, która została wygłoszona już tutaj może rok temu, ale zawiera gdyby kwintesencję tego, o co chodzi w ekumenizmie. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam ten święty czas, że uczysz nas, jak być ze sobą, jak wznosić wspólnie ręce do Ciebie, jak patrzeć na siebie z bliska i jak modlić się wspólnie. Dziękujemy Ci za ten czas, kiedy wszyscy wyznawcy Chrystusa zaczynają mówić jednym głosem, chcą kochać jednym sercem, chcą być jedno. Ucz nas tej jedności. Dzisiaj może nie mamy na nią pomysłu, ale oddajemy się Tobie jako narzędzie budowania jedności. Korzystaj z nas, oddajemy Ci nasze serca, nasze wspólnoty, nasze kościoły, nasze domy modlitwy. Bądź z nami wszędzie, gdzie chrześcijanie wspólnie proszą o to, abyśmy umieli być jedno, abyśmy umieli spełnić tę Twoją prośbę z Wieczernika, abyśmy byli jedno. Amen. Moi drodzy, abyśmy umieli się spotkać i być ze sobą, no to jesteśmy. Abyśmy umieli wnosić ręce do Boga, myślę, że to też potrafimy. No i najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, abyśmy umieli sobie spojrzeć w oczy. Dlatego proponuję, żebyśmy w ten nietypowy sposób dzisiaj przekazali sobie znak pokoju. Znajdźmy kilka osób, które są wokół nas, które przyszły również na to zgromadzenie, które są obok, przed nami albo z tyłu i spójrzmy sobie głęboko w oczy. Możemy zapytać o imię tej osoby albo o wspólnotę, z której przyszła, ale najważniejsze są te oczy, które zimą szczególnie są tak mało widoczne, gdzieś tam zasłonięte. Zapraszam duchownych także i zespół także, jest też częścią zgromadzenia. Spójrzmy sobie głęboko w oczy. Moi drodzy, czy zgadzacie się, że Jezus Chrystus naszym Panem jest? Czy możecie to za mną powtórzyć? Jezus Chrystus naszym Panem jest. Może jeszcze raz. Jezus Chrystus naszym Panem jest. A skoro tak, to zaśpiewajmy. Rozpoczniemy blok uwielbieniowy z modlitwą. Ta piosenka pierwsza będzie taka dosyć żywa. Także chodzi o to, żeby się rozgrzały nasze serca, ale także żebyśmy nie zamarzli w tej temperaturze. Można rozpiąć już nasze kożuchy i potupać sobie nawet nogami troszkę. Jezus Chrystus naszym Panem jest. Thank you.
Uwielbiamy Ciebie, Jezu, obecny tutaj wśród nas. Uwielbiamy Cię w Twojej miłości, w tym, że jesteś. I że cieszysz się Ty też z naszej obecności. Czujemy to w naszych sercach. Uwielbiamy Ciebie i błogosławimy. I chcemy stawać przed Tobą w takim naszym uniżeniu. Wiemy, że Ty jesteś naszym Królem, naszym Panem. Chcemy uwielbiać Ciebie, Jezu. Moi drodzy, możemy uwielbiać śpiewem, możemy także słowem. Słowo przygotowują zawsze chrześcijanie z różnych obszarów świata lub z jakiegoś kraju. W tym roku przygotowali chrześcijanie z afrykańskiego kraju Burkina Faso. Poprosimy o słowo.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. A teraz, Izraelu, czego Pan, Twój Bóg, żąda od Ciebie? Abyś lękał się Pana, Twego Boga i podążał wszystkimi Jego drogami, abyś Go kochał i służył Panu, Twemu Bogu, całym swym sercem i całą duszą, abyś przestrzegał przykazań Pana, Jego ustaw, które ja dziś Tobie nakazuję dla Twojego dobra. Oto Słowo Boże. Alleluja. Wysłuchajmy teraz słów Ewangelii, a są to słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien znawca prawa wstał i zadał Jezusowi podchwytliwe pytanie. Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? On mu odpowiedział, co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Tamten powiedział, będziesz miłował Pana, swego Boga, z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Wtedy Jezus oznajmił, słusznie odpowiedziałeś, tak czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc siebie usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego powiedział, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i napadli na niego bandyci, którzy nie tylko go obrabowali, ale też poranili, zostawili na pół umarłego i odeszli. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i ominął. Podobnie Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i ominął. Natomiast pewien Samarytanin, który tamtędy podróżował i również obok niego przechodził, kiedy go zobaczył, ulitował się, podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do zajazdu i opiekował się nim. Następnego dnia wyjął 2 denary, dał karczmarzowi i powiedział, zajmij się nim, a jeśli coś więcej wydasz, oddam ci, kiedy będę wracał. Jak ci się wydaje, który z tych trzech okazał się bliźnim tego, co wpadł w ręce bandytów? Tamten odpowiedział, ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus na to, idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Thank you.
Witajcie, kochani. To wielki przywilej być tutaj wśród ludzi, którzy, dla których Bóg jest ważny lub bardzo ważny. I właśnie takiego typu ludzie, jak my, najbardziej biorą sobie do serca i najbardziej zadają sobie pytanie, czy wypełniam to najważniejsze Boże przykazanie, stawiać Boga na pierwszym miejscu i kochać bliźniego jak siebie samego. Być może już kiedyś miałaś taką wewnętrzną rozkminę, w jaki sposób podejść do tego przykazania, aby je rzeczywiście wypełnić. Bo przyznamy sobie szczerze, że jeżeli płytko podejdziemy do tego przykazania, to powiemy o sobie: tak, na tle innych ludzi wypełniam to przykazanie. Biorę udział w tej lub innej akcji pomocowej. Staram się być miły dla otaczających mnie ludzi, nawet tych opryskliwych. Jestem człowiekiem religijnym. Pokazuję swoim życiem, że Bóg jest ważny. Ale jeżeli podejdziemy głębiej do tego, do rozważania tego przykazania oraz swojego wnętrza, to w pokorze przyznamy, że nie wypełniamy go. Tą radykalną przypowieść Jezus powiedział temu uczonemu w prawie, żeby go wytrącić z orbity jego myślenia i żeby on w swoim duchu musiał przyznać, że on nie wypełnia tego przykazania, że nie jest miłosierny, że nie kocha swojego bliźniego jak siebie samego. A tym bardziej nie kocha Boga. Więc w jaki sposób możemy wypełnić to przykazanie? Od czego zacząć? Może od miłości siebie samego. No bo jeżeli będziemy potrafili kochać siebie, to siłą rzeczy w taki sam sposób adekwatnie będziemy traktowali innych i tym wypełnianiem tego przykazania miłości bliźniego będziemy okazywali szacunek Bogu. Może w ten sposób. A może schować do kieszeni swoje ego i być darem dla innych? Może w ten sposób. A może jest trzecia droga? Lepsza? Jeżeli przypomnimy sobie ludzi lepszych ode mnie ze Starego Testamentu, Mojżesza, Abrahama, Annę, króla Dawida, to jaka cecha ich charakteru, co konkretnego w nich podobało się Bogu? To, że byli ludźmi wiary, a nie religii. Jest napisane przecież, że uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Każdy jeden człowiek od początku świata po dzień dzisiejszy jest grzeszny. Jesteśmy egoistyczni. I nie mamy w sobie tej wewnętrznej siły, żeby to przykazanie kochać Boga na pierwszym miejscu, a bliźniego swego jak siebie samego, aby wypełniać je w taki sposób, jak Boży charakter tego oczekuje. Więc czemu Bóg dał to przykazanie? Z jednej strony, żeby było naszym wyrzutem sumienia, jeżeli chcemy je wypełnić bez Boga. I w takiej sytuacji Jezus chciał postawić tego uczonego w prawie. Bo jeżeli to będzie jego wyrzut sumienia, to jest szansa na nawrócenie. Wszyscy ludzie, i również my, polegamy. Polegamy w znaczeniu przegrywamy z grzesznością.
Ale w księdze Izajasza, przepraszam, Jeremiasza, Bóg zapowiedział w słowach: nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy wypiszę, przepraszam, pomyłka, nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. I kilka wersów dalej. Wypiszę swoje prawo w głębi ich jestestwa. Przykazanie, aby stawiać Boga na pierwszym miejscu, kochać Go jako najważniejszego, a bliźniego swego jak siebie samego, było sednem prawa. Ale jeżeli prawo Boże jest obok nas, to z powodu naszej grzeszności nie jesteśmy w stanie Go wypełniać. Nadzieja, którą już w księdze Jeremiasza Bóg bardzo wyraźnie zaznaczył, polega na tym, że Bóg chce wewnątrz naszego jestestwa wypisać swoje prawo, umieścić swoje prawo. I wówczas nie z powodu naszej świętości, naszej wewnętrznej moralnej siły, ale z powodu Jego obecności w nas, to prawo mimowolnie będzie wypełniane. Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi wiary. Wiary w co? W kogo? Oczywiście w Jezusa, na którego cześć właśnie śpiewamy tej pieśni. Ale jak rozpocząć tą przygodę wiary z Jezusem? Można na różne sposoby. Być może gdzieś w twoim sercu, nawet dzisiaj, daje się słyszeć głos wydobywający się, że nadchodzi czas dla ciebie, żeby być człowiekiem wiary, żeby swoją wiarę nie na zasadzie religijnej, ale na zasadzie zaufania, powierzenia życia, żeby podjąć taką decyzję. Ja podjąłem taką decyzję, będąc sfrustrowanym młodym chłopakiem w wieku 17 lat, w swoim pokoju. Modliłem się: Jezu, przepraszam za moje grzechy, wejdź do mojego życia i mnie zmień. I słuchajcie, Jezus zaczął mnie zmieniać. Na przykład wyprostował moją bardzo trudną relację z moim ojcem, krytycznym ojcem, którego zacząłem kochać. Takich i innych rzeczy może dokonać tylko Jezus, sedno naszej wiary. Jeżeli w tobie kołacze się taka myśl, że kręciłeś się w kółko całe życie, a może tak naprawdę byłeś już wcześniej człowiekiem wiary, ale pogubiłeś się, może ten wieczór jest dobrym momentem, żeby na nowo powierzyć Jezusowi swoje życie. Bo kto jak kto, ale On jest godny naszego zaufania. Nie złamie ci serca, nie rozczaruje cię, nie będzie się tobą brzydził, cokolwiek zrobiłeś. Jemu możesz powiedzieć o każdej skrytej tajemnicy. On cię zrozumie, nawet jeżeli żaden inny człowiek nie jest w stanie zrozumieć twojej sytuacji. I doświadczyłem tego, nawet jeżeli jest jakiś konkretny problem, Bóg pokieruje, Jezus pokieruje do rozwiązania. Czy jesteś gotowy powierzyć Mu swoje życie, swój problem? Jeżeli tak, możesz powtarzać krótkie słowa, ale to jest tylko przykład modlitwy, bo liczy się twoje serce. Jezu, powierzam Ci siebie. Proszę, wejdź do mojego życia. Proszę, zmień mnie. Chcę żyć z Tobą. Proszę, pamiętaj, że Jezus w Ewangelii Jana powiedział również takie słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie. Jezus gwarantuje nie tylko pomoc nam w wypełnianiu Bożego przykazania, w rozwiązaniu problemów, ale również jest naszym życiem wiecznym. To dużo pomaga, prawda? Jemu chwała. Amen. Moi drodzy, pewną tradycją naszych spotkań ekumenicznych, uwielbieniowych jest wspólna modlitwa księdza i pastora. Zeszłoroczna modlitwa wygłoszona w tej świątyni katolickiej została tydzień później odtworzona w czasie nabożeństwa w kościele protestanckim jako echo tej modlitwy. Wspaniałe ekumeniczne dzieło. Dzisiaj także poprosimy o taką ekumeniczną modlitwę księdza proboszcza, którego już zapraszałem, i może pastora, jeśli można poprosić, tak, do krótkiej modlitwy ekumenicznej. Jezu, bądź uwielbiony. Dziękuję Ci, że odnalazłeś mnie. I dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj pośród nas. Jesteś w stanie zrozumieć każdego z nas. Proszę Cię o każdego z nas osobno, byśmy zanurzyli się w Tobie. I Ty, Panie, uczyń to ten zbiór naszych jednostek, uczyń całością, jednością w ramach swojego ciała. Tak, żebyśmy my, jako zbiór ludzi wierzących w Ciebie, polegających na Tobie, oddali Ci taką chwałę, jaka się Tobie należy. Amen. Wciąż słyszymy te słowa powiedziane w Wieczerniku, abyście byli jedno. Pan Jezus nie żąda od nas jedności, On się o nią modli. To też słowa, które dzisiaj głęboko przenikają nasze serca. Chcemy być jedno, ale nie na własnych zasadach, ale chcemy być otwarci na tą Twoją modlitwę o jedność. Chcemy prosić Cię, abyś uczył nas zmniejszać dystans, szanować to, co własne i to, co jest ważne dla drugiego, czynić z nas narzędzia swojego pokoju. Właśnie teraz, w tym czasie wspólnych modlitw, prosimy Cię, abyś był obecny w naszych sercach. Siłą tej obecności pozwalał nam być prawymi, wierzącymi. Daj nam dary Twojego Ducha, które są na tej drodze niezbędne, abyśmy pamiętali, że nie własną siłą, ale siłą pochodzącą od Ciebie możemy stawać się Kościołem, takim Kościołem, o jakim myślałeś podczas ostatniej wieczerzy. Bądź uwielbiony w tajemnicy Świętego Krzyża, w tajemnicy miłości. Bądź uwielbiony w Słowie, które nas jednoczy, które ze czcią odczytujemy i rozważamy. Bądź uwielbiony w każdym, dla kogo Twoje imię jest święte. Amen. Moi drodzy, za chwilę będziemy odmawiać modlitwę Ojcze Nasz, wspólną dla wszystkich chrześcijan. Nadamy jej szczególne znaczenie. Przedtem jednak, kiedy nie odmawiać modlitwy Ojcze Nasz, posłuchajcie i rozważcie te słowa w swoich sercach. Nie mów Ojcze. Jeśli każdego dnia nie zachowujesz się jak Jego Syn. Nie mów Nasz. Jeśli żyjesz odizolowany w swoim egoizmie. Nie mów, który jesteś w niebie.
jeśli myślisz tylko o rzeczach i sprawach ziemskich. Nie mów święcie imię Twoje. Jeśli go nie czcisz. Nie mów przyjdź królestwo Twoje. Jeśli go mylisz z materialem. Nie mów bądź wola Twoja. Jeśli nie akceptujesz jej, kiedy jest trudno. Nie mów chleba naszego powszedniego. Jeśli nie przejmujesz się tymi, którzy są głodni. Nie mów, odpuść nam nasze winy. Jeśli w sercu zachowujesz gniew i złość przeciwko bratu. Nie mów, zbaw nas od złego. Jeśli nie sprzeciwiasz się wszelkiemu złu. Nie mów, amen. Jeśli nie zrozumiałeś lub nie bierzesz na poważnie słowa Ojcze. Ojcze nasz w wersji polskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Jako, że jest to modlitwa wspólna wszystkim chrześcijanom, staramy się jej nadać szczególne znaczenie poprzez odmawianie również w innych językach, czasami biblijnych, czasami liturgicznych Kościoła, czasami innych współczesnych. Dziś pomodlimy się również w języku niemieckim. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Następna modlitwa będzie w języku białoruskim. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdzie władarstwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сьогодні i odpuści nam провини наші, як і ми відпускаємо нашим винуватцям. І не вводь нас у покушення, але збав від злого. Амен. Moi drodzy, jesteście wszyscy zaproszeni na dalszą część uroczystości, która się odbędzie w domu parafialnym. Tam będzie agapa, poczęstunek dla was, kawa, herbata i ekumeniczne kokosanki, specjalnie wypieczone na tę okazję. I będziemy dalej uwielbiać Pana, zarówno z naszym zespołem wielbieniowym, jak i z braćmi z Białorusi. Także chwila poczęstunku, chwila rozmowy i będziemy dalej w tym gronie, myślę, uwielbiać Pana. W tej chwili będziemy prosić o błogosławieństwo końcowe duchownych trzech tradycji, taki jest zwyczaj. Potem zaśpiewamy jeszcze pieśń na zakończenie Cicha Noc, tak? Czyli kolędę z naszymi braćmi z Białorusi, którą myślę wszyscy znają. Poprosimy o błogosławieństwo. Łaska i pokój od Boga Ojca Wszechmogącego i Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami i pozostanie na zawsze. Amen. Niech Jezus króluje w naszych sercach. Amen. Niech wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niechaj wam da swój święty pokój. Amen. Dziękujemy za błogosławieństwo. Chciałem tylko powiedzieć, że tydzień ekumeniczny dopiero się rozpoczął, mamy dzisiaj dzień drugi. Wszelkie wydarzenia są
na plakatach oraz w internecie. Zapraszam do udziału w pozostałych nabożeństwach. A w parafii myślę, że będzie ciekawe wydarzenie już w kwietniu. Możecie sobie zapisać w waszych noworocznych kalendarzach. Będzie to dzień z Kościołem Orientalnym. Myślę, że mało znanym obszarem chrześcijaństwa. W takim układzie wykład, koncert, film. Będzie koncert bardzo ciekawej artystki, wykład profesora Abdali, który zna ten temat jak nikt lepiej i po prostu wprowadzi nas w ten temat i ciekawostki z tamtego świata. Zapraszamy. Dzisiaj, jak powiedziałem, Agapa, dalsze część uwielbienia, a teraz Cicha Noc.